Robimy tak, żeby jadło w siebie spokojnie. Zapisane? No. Zapisane. Chodzi o to, że ten jeden... Jaki jest plan dzisiaj, Daniel? No co, zmienimy z odległościówki, tak? Na bata. Już nie będzie. A zemlenka zwykła. Na... Można też, wiesz, na początku odległościówka, potem bat, co nie? Można, trzeba będzie próbować. Tak jak mówisz. No. Okej. Okay. Nasz trener? Hello. I nasz kandydat na mistrza. Zamętę z przypalonymi konopiami i pojechałem na Blizanowice, kurde, na nockę. Jak wieczorem, kurde, wrzuciłem zamętę, to rano, chłopie, aż się, kurde, aż się gotowało, w wodzie aż się gotowało. Taki wiór był, kurde. Co ty gadasz? Że się w głowie nie mieści. Właśnie na przypalone konopie. Ale jakie sztuki? Zanęta z przy... No kurde, 55-60, kurde, to było normal, kurde. Takie sztuki. Ale, a płocie? Płocie jakieś? Płoci nie było, nie. Na Blizano, ale leszcze, kurde, właśnie dziwne, nie? Powinna być płoć, kurde, a były leszcze. No i dobrze. Duże sztuki. A po ile tak? Na jedno wędkowanie? Ile sztuk? No. Nie wiem, nie pamiętam, to było z 3-4 lata temu, kurde. Pamiętam. Ale Jacek, kilka. Ja, no było, było. Kilka. Było, ale mniejsze też były, nie powiem. Co jeszcze? Co łowimy? Łowimy wszystko, co pływa w wodzie, bez żadnego wymiaru. Tylko kaczek nie łapie. Tak. No, czas trwania zawodów dla najmłodszej grupy 2 godziny, dla starszaków 3 godziny. Co? Wszyscy po 3? Super! Bardzo fajnie. Cieszy mnie to, że tak chętnie podchodzicie do wędkowania. To 3 godzinki wszyscy łowią. Trafiają się tutaj dość licznie, panowie, słuchajcie, i dzieciaki, słuchajcie. Trafiają się tutaj byczki. Byczków nie wpuszczamy z powrotem do wody. Jest to... Słucham? Do siatki i one zostają zabrane. To ktoś, kto będzie chciał na patelnię, to sobie zabierze. Pierwszym sygnałem do rozpoczęcia zawodów to jest, nie wiem jak nam czas pozwoli z losowania, ale myślę, że do za 15:10 powinniśmy się uporać z losowaniem. Po losowaniu każdy zawodnik wędruje bezpośrednio na stanowisko wylosowane i rozkłada się, przygotowuje się do wędkowania. Pierwszy strzał z tego mojego karabinu będzie oznaczał wędkowanie, zanęcanie. Będzie to 15 minut przed rozpoczęciem łowienia. Drugi strzał, rozpoczynamy łowienie i trzeci strzał, koniec łowienia. Opuszczamy ten pośredni na 5 minut do końca zawodu, bo to nie ma sensu. A trzeci strzał będzie oznaczać koniec. Wędki wyciągamy z wody i czekamy na brzegu do momentu przyjścia sędziego z wagą. Rybki ważymy. Wracają do wody za wyjątkiem byczków i tyle. I pakujemy się, powracamy tutaj. Po podliczeniu wyników czekać będzie na was kuchnia przygotowana przez pana Mirka Lechola, ale w zastępstwie będzie drugi kucharz. Też drugi Lechol może być też, tak. W każdym razie będziecie obsłużeni. W międzyczasie wyciągniemy jakieś napoje i słodycze, które dzieci będą mogły sobie po wylosowaniu zabrać na stanowisko. Co? Jedziesz pan na sam stan? Kiedy? Jeszcze trzy osoby. Szóstka, bo tą przezostali na ósemkę przerzucę. To szóstka została, no to jedno. Na małym stawie. Na małym stawie.
To jak te numeracje lecą? Maksymilian Zawadzki? Nie wiem, dawaj, jedziemy. Szóstka, dobra. Mateusz Kostin? Zrobić, ale nie na... Tak jak wy macie tam kuturny z MDF-u, pianka pod spodem, tam nie można. Tak, to jeszcze chyba w ogóle takie... No, tam nie można tego zrobić. Dobra. Jak się zahaczyła? Ta dobrze się zahaczyła, bo czułem haczyk. Pokaż. Haczyk. No i dawaj ją. No i chciałem skolecić. Tam, tak to będziesz tą klejkę szanował. Ty kurna bierzesz tu odpad, tam masz kurna odczepiacz. Dobra, dawaj. A dobrze mi go pokazałeś, bo bym go zgnił. Oj, trzeba kurna ręce przyszykować. Rozgrzać ręce, kurna, Bartek. Na co? Do klaskania. O, dawaj, przerzucaj. Ręce do klaskania, kurna. Kacper. Śpisz? Śpisz? Nie śpię. Chodź w stówę, śpię. Młody. Wicek, to pożycz mi 50 zł. Ja nie mam 50, mam całe 100. To pożycz mi 100, a 50 mi będziesz winien. A nie wiem, czy pan wie, że teraz są zawody. No bo jesteś ona bardzo młody. Tak. Ale mnie to nie obchodzi, ja nie chcę tu, żeby mój kurde łapica uciekła. Wędkarskie zawody. Dzień dziecka. O, jest. Ładna? Ładna. To chyba ty największa chyba jaką złapałeś dzisiaj. Ładna. Dawaj ją. Śledź. No to taka na patelczkę, nie? Śledź. Nie powiedziałbym, że to jest ukleja. Weź. Czekaj, ja ci to odhaczę. Trzeba ją nagrać, bo to jest rekordowa ukleja. Największa do tej pory. No. Ale ładna, ładnie walczyła. Jak na ukleję, to ładna. Taka ukleja. Jest cała? Jest. Ładna. Tylko ją tak, proszę. Jest. Dobra, już zabieram od siebie, czekaj. No i nie trąbię. Oto jest nasz zawodnik, Daniel. Jaka była taktyka na dzisiejsze łowienie? Taktyka była taka z dna, ale nie powiodła się. Za płytki zbiorniki postawiliśmy na ukleje. Udało opłaciło się. No opłaciło się, na białego robaka. Jaka była strategia? Na bata łowiliśmy sobie. Jak z nęceniem? Non stop. Nęcenie co 2-3 ryby donęcaliśmy. Utrzymała się ławica? Ławica jest cały czas. A już skończyło się łowienie? Skończyło się sygnał, nie można. Czekamy na sędziego. Czekamy na sędziego w tej chwili, ale myślę, że Daniel tutaj jako nasz podopieczny będzie miał jedno tam z pierwszych miejsc, wysokie. Myślę, że na podium stanie. Też tak myślę. I trzymamy za Daniela kciuki. Jest z nami jeszcze Jula i kolega Daniela, który za nie mógł. Nas można zobaczyć? 1,735. Ale wiadro, nie? Z wagą wiadra. 70 jako wiadro, nie? Nie tak najwięcej.
koniec zawodów. Za niedługo dekoracja zawodników, nagrody. Tutaj proszę zobaczyć. Zawody sponsorowane przez Dajwę. Niestety nic przedstawicieli się nie pojawił. Podium. I gwóźdź programu. Daniel, nasz zawodnik. I mistrz z drugiego planu. Julia. I ja się w końcu nagram. Jeszcze się nie nagrywałem dzisiaj. Sweet focia. Sweet nagrywka tu bardziej. I czekamy, jeszcze ważą chyba. Nie, tu najpierw. Czekaj nagrody, Daniel! Wstaję, stawaj! Filmuj! Yes! Ja wiem, chodź. Nice. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Angelika Czuja. Przecież filmowa. Ty kurwa zadzwoni do Bartka od razu. Filmuj, jeszcze filmuj. Uwaga, 925 gra. Trzecie miejsce. Klaudiu Wigałowi. Trzecie miejsce. Czwarte miejsce. Michał Krych. Daliśmy radę. No nagrywa, jeszcze nagrywa, bo stoi na podium. Nagrywa. No ma puchar, dyplom jakiegoś kija, powrotek, czapki, szybko. Daniel! Już koniec?